A wyruszyła na wyprawę w Bieszczady. Jednego dnia zdobyła tarnicę, halicz, rozsypaniec, małą rawkę, dużą rawkę. Pryszczatą. Hoverle nawet zahaczyli, wydaje mi się tam. Tak, koło 16, czyli nie hoverle. Tak. A potem zeszli jej tego samego dnia do miejscowości Betina, która wtedy była małą miejscowością, posiadała 3 sklepiki, w tym słynny sklep u Zdzicha albo u Adasia, to w zależności kto odpowiada, opowiadał tą historię. Ale sklep istnieje do dzisiaj, chociaż jeśli ktoś był dzisiaj w Betlinie, to wie, że to już jak Zakopane wygląda czasami i nie wiadomo gdzie jechać, żeby się nie zgubić. A co najważniejsze, to Wojciech z przyjaciółmi wyruszył skąd, Bartku, ponoć, jak głosi legenda? Z Jasła. Tak, z Jasła. W każdym razie dotarli do tego sklepiku Adama i tam zakupili napoje energetyczne z niedźwiadkiem. Sam mam taką butelkę do dzisiaj w domu pamiątkową, 20-letnią. Trzymam ją na 18 urodziny Bartka. Córka chciała mi zabrać, ale nie dałem. Czekamy na moment, aż zaczniemy zdobywać hoverle. Samochodem, oczywiście, samochodem. Bo ja na piechotę byłem akurat na hoverli. Ale samochodem jeszcze nie byliśmy. Nie, samochodem nie. My robimy podróże samochodowe. W każdym razie z tą piosenką wiąże się mniej więcej taka historia, jeszcze jedna bardzo ważna, że bardzo często przed koncertem przychodziły do nas młode dziewczyny z prośbą o dedykację właśnie tej piosenki dla swojego chłopaka. Przychodziły, potem szły. Proszę nie nagrywać takich rzeczy, bo to jeszcze pójdzie świat. I po czym szły do tego chłopaka, brałem go za rękę, nie będę pokazywał dokładnie, jak to robiły. I patrząc mu w oczy, śpiewały z nami piosenkę, którą zagrałem, piosenkę o miłości, o trudnych momentach w życiu. Dokładnie tak. A tytułów ma kilka, ale między innymi najpopularniejszy to Łemata. Z dedykacją dla Wojciecha. Przepraszamy, że popsuliśmy, ale to nasze koleżanki popsuły wcześniej. Słońcem, ty mi górą ogniem, ja wolą ty.
uśmiechem wiatry ronisz łzy. Idę do Ematy, górą jest ten słońce czerw. Płynie górą do niebia, wodą ty, śmiechem wiatry ronisz łzy. Byliśmy na tym marszu z Markiem, bo byśmy pewnie opóźnili przejście i byśmy do tej nie doszli, tylko do Cisnej, bo to bliżej było, podejrzewam, z Kowarni. Tak. Słuchajcie, kolejna